Punkt czterdziesty Szymon Cyrenejczyk: Trzeci upadek Jezusa pod krzyżem. Posuwając się dalej tą ulicą, dotarł pochód do sklepionej bramy, umieszczonej w starych wewnętrznych murach miejskich. Przed bramą rozciąga się wolniejszy plac. W którym zbiegają się trzy ulice i tu wypadło Jezusowi mijać wielki kamień, lecz zabrakło mu znowu sił. Zachwiał się i upadł na kamień, nie mogąc już nawet powstać. Krzyż zwalił się obok Pana na ziemię. Właśnie przechodzili tędy gromadkami do świątyni ludzie. Z porządniejszego stanu. Widząc Jezusa tak umęczonego, zawołali z oznakami litości. Boże ten biedak już kona. Faryzeusze kierujący pochodem, zlękli się trochę widząc, że Jezus naprawdę nie może już powstać, więc rzekli do żołnierzy, nie doprowadzimy Go żywego. Musicie poszukać kogoś, co by mu pomógł nieść krzyż. Właśnie nadszedł środkową ulicą Poganin, Szymon z Cyreny, z trzema synami. Pod pachą niósł wiązkę chrustu. Będąc z zawodu ogrodnikiem, zajęty był w ogrodach ciągnących się na wschód od miasta poza murami. Jak wielu innych ogrodników, Przybywał corocznie przed świętami do Jerozolimy z żoną i dziećmi i najmował się do obcinania krzewów. Nadszedłszy obecnie ku bramie, musiał się zatrzymać, bo natłok był wielki. Poznano go zaraz po ubraniu jako poganina i mało znacznego rzemieślnika, więc żołnierze pochwycili go natychmiast i przyprowadzili, by pomógł nieść krzyż. Galilejczykowi. Szymon bronił się i wymawiał wszelkimi sposobami, ale zmuszono go do tego przemocą. Synowie jego, widząc ojca w takich opałach, zaczęli krzyczeć i płakać. Dopiero kilka niewiast znajomych Cyrenejczyka wzięło ich w opiekę. Szymon przystępował do Jezusa z wielkim wstrętem. I od razu, bo też Jezus tak nędznie wyglądał, taki był sponiewierany, w sukniach pokrwawionych powalany błotem. Płacząc, spojrzał Pan na niego wzrokiem, pełnym miłosierdzia. Zabrał się więc Szymon do pomocy Chrystusowi. Siepacze posunęli w tył drugie ramię krzyża. I spuścili je na pętlicę, podobnie jak pierwsze. Podniósłszy Jezusa, włożyli drzewce krzyża na niego i na Szymona, tak, że jedno ramię poprzeczne zwisało Jezusowi na piersi, a drugie Szymonowi na plecy. W ten sposób, idąc za Jezusem, miał Szymon do dźwigania połowę ciężaru. I Jezusowi było wiele lżej. Koronę cierniową włożono Jezusowi znowu inaczej, po czym rozpoczął się dalszy pochód. Już po niedługiej chwili uczuł Szymon dziwną w sobie zmianę. Wzruszenie niezwykłe ogarnęło go, a pod jego wpływem już chętnie pomagał Jezusowi nieść krzyż. Szymon był to krzepki mężczyzna w wieku około 40 lat. Miał na sobie krótki, obcisły kaftan, uda owinięte szmatami, na nogach sandały ostro zakończone, przymocowane rzemykami do nóg. Głowy nie nakrywał niczym. Synowie ubrani byli w sukienki o barwnych paskach. Dwaj z nich Starsi już, Rufus i Aleksander, przeszli później w poczet uczniów. Trzeci mały był jeszcze, widziałam go później jako chłopca uszczepana. Punkt 46. Husta Weroniki. Pochód posuwał się teraz długą ulicą, skręcając nieco na lewo, przeciętą wielu bocznymi uliczkami. Co chwila napotykano gromadki porządniejszych Żydów dążących do świątyni. Niektórzy z nich na widok pochodu cofali się spiesznie z faryzejskich fałszywych skrupułów, by się nie zanieczyścić. U innych znowu czytało się w twarzach pewną litość nad Jezusem. Mniej więcej na dwieście kroków od bramy, przy której Jezus niedawno upadł, stał po lewej stronie ulicy piękny dom, oddzielony od ulicy dziedzińcem, na którym wchodziło się tarasem po schodach. Dziedziniec otoczony był szerokim murem. Zamkniętym z przodu błyszczącą kratą. Gdy orszak dom ten mijał, wybiegła z niego naprzeciw okazała słuszna matrona, prowadząca dziewczynkę za rękę. Była to Serafia, żona Syracha, jednego z członków Wielkiej Rady, której dzisiejszy uczynek miłosierny miał zjednać imię Weroniki od słowa. Wera ikon, prawdziwy wizerunek. Serafia przygotowała w domu wyborne wino, zaprawione korzeniami, z tą myślą pobożną, że pokrzepi nim pana podczas okropnej drogi krzyżowej. W bolesnym oczekiwaniu nie mogła się doczekać tej chwili, więc już przedtem wybiegła raz z domu i starała się dostać do Jezusa. Widziałam ją w pobliżu orszaku już w ten czas, gdy nastąpiło spotkanie Jezusa z Matką Najświętszą. Chodziła koło orszaku w zasłonie na twarzy, prowadząc za rękę małą dziewczynkę, którą przyjęła na wychowanie, nie mając własnych dzieci. Nie mogła jednak znaleźć sposobności by dostać się przez ciżbę pachołków aż do Jezusa. Wróciła więc do domu i tu oczekiwała pana. Widząc, że orszak się zbliża, wybiegła na ulicę z chustą, przewieszoną przez ramię. Obok niej szła owa dziewczynka, może dziewięcioletnia, niosąc pod okryciem dzbanuszek z winem. Pachołkowie, idący na Chcieli ją odpędzić, ale na próżno. Miłość ku Jezusowi i litość wezbrały w sercu Serafii. Zapomniała o wszystkim i gwałtem zaczęła się przeciskać przez motłoch, żołnierzy i siepaczy, a za nią biegła dziewczynka, trzymając się jej sukni. Docisnąwszy się do Jezusa, upadła przed Nim na kolana, Podniosła chustę rozpostartą do połowy i rzekła błagalnie. Pozwól mi otrzeć oblicze Pana mego. Zamiast odpowiedzi ujął Jezus chustę lewą ręką, przycisnął ją dłonią do krwawego oblicza, przesunął nią po twarzy ku prawej ręce i zwinąwszy chustę obiema rękami. Oddał ją z podzięką Serafii. Ta ucałowała ją, wsunęła pod płaszcz i wstała z ziemi. Trwało to wszystko zaledwie dwie minuty. Śmiały postępek Serafii oszołomił na razie żołnierzy i siepaczy. Motłoch zaczął się cisnąć bliżej, by widzieć całe zajście, skutkiem czego musiano na chwilę wstrzymać pochodem. I to umożliwiło Weronice podanie chusty. Lecz wnet ochłonęli się pacze i żołnierze ze zdumienia, gdy dziewczynka podniosła nieśmiało wino, by podać je Jezusowi. Odepchnęli ją, zaczęli łajać i lżyć. Nadbiegli wnet faryzeusze, rozgniewani przerwą w pochodzie, a jeszcze bardziej tym aktem publicznej czci. Oddanej Jezusowi. Siepacze zaczęli na nowo szarpać i bić Jezusa, co widząc Serafia, uciekła z dzieckiem do domu. Zaledwie zdołała wejść do komnaty i położyć chustę na stole, a zaraz upadła zemdlona na ziemię. Dziewczynka uklękła przy niej z banuszkiem, płacząc i zawodząc żałośnie. Przypadkiem wszedł pewien dobry przyjaciel ich rodziny i znalazł ją leżącą jak martwą na podłodze, a na stole ujrzał chustę, na której z zadziwiającą dokładnością odbite było okropnie skrwawione oblicze Jezusa. Przerażony ocucił zemdlałą i pokazał jej to cudo. Serafia z tęsknym, żałosnym sercem upadła na kolana przed chustą i zawołała: Teraz już opuszczę wszystko, kiedy pan raczył mi zostawić tak cenną pamiątkę. Chusta ta był to szeroki pas z delikatnej wełny, trzy razy dłuższy niż szeroki. Noszono zwykle takie chusty, przewieszone przez szyję. Czasem drugą jeszcze, na ramiona. Według ówczesnego zwyczaju uważano to sobie za obowiązek, by, napotkawszy kogoś płaczącego, frasobliwego, znużonego, chorego, zatrzymać się i otrzeć mu twarz tą chustą. Było to oznaką współczucia i litości względem bliźniego. Także przy pewnych okazjach. Obdarowywano się takimi chustami. Weronika zawiesiła swą drogocenną chustę w głowach swego posłania i nie rozłączała się z nią. Po śmierci serafii przeszła chustata za pośrednictwem świętych niewiast w ręce Matki Bożej, a potem przez apostołów dostała się do skarbca. Najcenniejszych pamiątek Kościoła Serafia była krewną Jana Chrzciciela, ojciec jej bowiem był bratem stryjecznym Zachariasza. Pochodziła z Jerozolimy. Pamiętam, gdy przyniesiono Maryję jako czteroletnie dziecko na służbę do świątyni, to udał się Joachim, Anna i ich znajomi do domu rodzinnego Zachariasza stojącego niedaleko Targu Rybiego. Mieszkał tam jakiś stary krewny Zachariasza i jego wuj, a dziadek Serafii. Serafia była mniej więcej o pięć lat starsza od Najświętszej Panny. Drugi raz widziałam ją na zaślubinach Maryi z Józefem. Była ona także krewną starego Symeona, który prorokował o Jezusie, podczas ofiarowania go w świątyni i od malutkości przyjaźniła się z jego synami. Ci, już z dawna za przykładem ojca swego, odczuwali pragnienie i tęsknotę za Mesjaszem, a i Serafia ją podzielała. Oczekiwanie to Zbawiciela nurtowało długo w sercach niektórych bogobojnych ludzi, jak tajemna, Miłosna tęsknota. Inni, obojętniejsi, nie doznawali podobnych przeczuć. Gdy Jezus, jako dwunastoletni chłopiec, został w Jerozolimie, by nauczać w świątyni, Serafia, niezamężna jeszcze, gdyż dopiero późno wyszła za mąż, posyłała mu posiłek do małej gospody przed miastem, gdzie Jezus nocował. Gospoda ta leżała na kwadrans drogi przed Jerozolimą od strony Betlejem. Tu przepędziła Maryja z Józefem i dwoma starcami dzień i dwie noce, gdy po narodzeniu Chrystusa szła z Betlejem, ofiarować go w świątyni. Gospodarze byli Esseńczykami, gospodyni zaś była krewną Joanny Husa. Znali oni dobrze świętą rodzinę i Jezusa. Gospoda ta była umyślnie zbudowanym przytułkiem dla ubogich, a Jezus i uczniowie nieraz znajdowali tu schronienie. Nauczając ostatnimi czasy w świątyni, nieraz zachodził tu Jezus, a Serafia przysyłała mu tam posiłek. Gospodarzem był już teraz kto inny. Syrach, mąż jej, potomek czystej Zuzanny, był członkiem Wielkiej Rady. Z początku nieprzychylny był bardzo Jezusowi, i nieraz musiała Serafia dosyć wycierpieć od niego za przestawanie ze świętymi niewiastami i Jezusem. Kilka razy zdarzało się nawet, że zamykał ją za to w piwnicy. Później uległ przedstawieniom Józefa z Arymatei i Nikodema, złagodniał znacznie i już nie bronił swej żonie być wyznawczynią Jezusa. Na rozprawie sądowej u Kajfasza wczoraj w nocy i dziś rano, oświadczył się wraz z Nikodemem, Józefem z Arymatei i innymi dobrze myślącymi za zbawicielem. I wraz z nimi. Także wystąpił z rady. Serafia była dziś jeszcze piękną, okazałą niewiastą, choć minęła jej już pięćdziesiątka. Podczas triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, obchodzonego w niedzielę palmową, znajdowała się w gronie niewiast wśród tłumu z dzieckiem na ręku. W ten czas to zdjęła okrycie z głowy. I za przykładem innych rozpostarła je na drodze pod nogi zbawiciela, by mu cześć oddać i chwałę. Tę samą chustę wyniosła teraz Panu w pochodzie, smutniejszym wprawdzie, ale bardziej zwycięskim, by otrzeć nią ślady cierpienia z jego boskiego oblicza. Chusta ta. Zjednała miłosiernej właścicielce nowe, triumfalne imię Weronika, a dla Kościoła stała się drogocenną relikwią czczoną publicznie przez wszystkich wiernych. W trzecim roku po wniebowstąpieniu Chrystusa wysłał był cesarz rzymski posłów do Jerozolimy w celu zebrania świadectwa i ścisłego zbadania różnych pogłosek krążących o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Dla lepszego przedstawienia cesarzowi sprawy zabrali posłowie ze sobą do Rzymu Nikodema, Serafię i krewnego Joanny Husa, ucznia Epafrę. Ten ostatni, przedtem sługa i posłaniec kapłanów przy świątyni, jako uczeń Również służył z prostotą innym uczniom. Będąc z apostołami w wieczerniku, widział Jezusa na ocznie, zaraz w pierwszych dniach po zmartwychwstaniu, i później jeszcze nieraz przed w Widziałam Weronikę na posłuchaniu u cesarza. Posłuchanie odbywało się w niewielkiej czworobocznej komnacie bez okien. Światło spływało do pokoju przez umyślne otwory w suficie, dające się dowolnie otwierać i zamykać za pomocą sznurów. Cesarz był nieco słaby, więc spoczywał na wspaniałym, podwyższonym łożu, osłoniętym kosztowną kotarą. Dworzanie znajdowali się w przedpokoju, a cesarz rozmawiał sam na sam z Weroniką. Miała ona przy sobie chustę, którą otarła twarz Jezusowi i jeden całą z jego grobu na chuście choć długiej odbite było na jednym końcu oblicze Jezusa. Nie było to czyste malowidło, bo odbite razem z krwią twarz święta wyglądała dość szeroko, gdyż powstała przez przyłożenie chusty do całej twarzy wokoło. Weronika pokazała ten wizerunek cesarzowi, ująwszy chustę w dłoń za dłuższy koniec. Na całunie grobowym odciśnięty był ślad ciała Jezusa, poranionego biczowaniem. Nie uważałam, czy cesarz dotykał się tych chust, lub czy Weronika potarła go nimi, ale zapewne sam widok ich uleczył go. Bo zaraz wyzdrowiał. Cesarz chciał Weronikę koniecznie zatrzymać w Rzymie i nawet ofiarowywał jej na własność dom, posiadłości i liczną służbę. Lecz Weronika jedno tylko miała pragnienie, a to powrócić do Jerozolimy i umrzeć tam, gdzie Jezus umarł. Rzeczywiście wróciła wkrótce wraz z towarzyszami do Jerozolimy. Podczas prześladowania chrześcijan tamże, kiedy to łazarz wraz z siostrami, wyzuty został z majętności, uciekła z kilku niewiastami. Złapano ją jednak i osadzono w więzieniu, w którym umarła śmiercią głodową, jako męczennica. Za prawdę, za Jezusa, którego nieraz karmiła chlebem doczesnym i który nawzajem posilał ją na żywot wieczny, swym ciałem i krwią najświętszą. Punkt czterdziesty siódmy Płaczące córki Jerozolimy Czwarty i piąty upadek Jezusa pod krzyżem. Droga wiodła teraz trochę spadzisto ku bramie, dość jeszcze odległej. Brama sama jest silnie zbudowana, dosyć długa. Najpierw przechodzi się pod jedno łukowate sklepienie, następnie przez mostek, i drugim sklepieniem wychodzi się poza obręb murów. Brama zwrócona jest frontem w kierunku południowo-zachodnim. Na lewo od bramy ciągnie się mur na przestrzeni kilku minut na południe, skręca potem na sporą przestrzeń ku zachodowi, a potem znowu biegnie na południe i okrąża górę Syjon. Na prawo prowadzi mur w kierunku północnym. Aż do bramy narożnej, a stąd zwraca się na wschód wzdłuż północnej strony miasta. Tuż przed bramą, na nierównej wyjeżdżonej drodze, była wielka kałuża błota. Okrutni się pacze, im bliżej byli bramy, tym gwałtowniej ciągnęli Jezusa naprzód. Przed bramą ścisk stał się większy. Szymon z Cyreny chciał wygodniej bokiem obejść kałużę, Skrzywił przez to krzyż, a Jezus osłabiony, straciwszy równowagę, upadł po raz czwarty pod krzyżem i to w błotnistą kałużę tak silnie, że Szymon zaledwie mógł krzyż utrzymać. Żałosnym, złamanym, ale wyraźnym głosem Zawołał Jezus: Biada ci, biada Jerozolimo! Ukochałem cię jak kokosz, gromadzącą pisklęta pod swymi skrzydłami, a ty wypędzasz mnie tak okrutnie poza swe bramy. I smutek wielki ogarnął serce Jezusa. Lecz zaraz odezwały się łajania, i krzyki faryzeuszów. Jeszcze nie dosyć temu wichrzycielowi? Jeszcze wygłasza jakieś buntownicze mowy? I tym podobne. Na nowo zaczęli go bić i potrącać. I nie podnieśli, ale prawie wywlekli go z kałuży. Szymon Cyrenejczyk nie mógł już znieść tego okrucieństwa siepaczy. I zawołał gniewnie. Jeśli nie zaniechacie tego nikczemnego postępowania, to rzucę krzyż i nie będę go niósł, choćbyście mnie nawet zabić mieli. Tuż za bramą zbacza z gościńca dzika, wąska drożyna, wiodąca na północ, na górę Kalwarii. Gościniec sam rozgałęzia się nieco dalej, na trzy rozstajne drogi. Jedna prowadzi na lewo na południowy zachód przez dolinę Gichon do Betlejem, druga na zachód do Emaus i Joppe, trzecia zwraca się na prawo na północny zachód, okrąża górę Kalwarię i dochodzi do bramy narożnej, którędy idzie się do Betsur. Patrząc od bramy, Którą wyprowadzono Jezusa na lewo na południowy zachód można widzieć bramę Betlejemską. Te dwie bramy są z pomiędzy bramy jerozolimskich najbliżej siebie położone. Przed bramą na środku gościńca, w miejscu, gdzie skręca droga na górę Kalwarię, stał wbity słup z przymocowaną na Nim tablicą. Na której wielkimi, białymi, jakby naklejonymi literami, wypisany był wyrok śmierci na Zbawiciela i obu łotrów. Nieco dalej, na skręcie drogi, stała liczna gromadka niewiast płaczących i narzekających z boleści nad Jezusem. Były tam dziewice i ubogie niewiasty z Jerozolimy, z dziećmi na rękach. Które wyprzedziły aż tu pochód. Między tymi znajdowały się także niewiasty z Betlejem, Hebron i innych okolicznych miejscowości, które przyjechawszy na święta, przyłączyły się do drużyny niewiast jerozolimskich. W tym właśnie miejscu zasłabł Jezus tak dalece, że zachwiał się. I jakby omdlały, miał upaść na ziemię. Lecz Szymon, widząc to, oparł prędko krzyż o ziemię i skoczył podeprzeć pana. Jezus oparł się o niego całkiem i tym sposobem uchronił się od upadnięcia na ziemię. To nazywamy piątym upadkiem Jezusa na Drodze Krzyżowej. Niewiasty, Widząc Jezusa tak strasznie wynędzniałego i osłabionego, zaczęły zawodzić i lamentować. I krajowym zwyczajem, okazując mu litość, podawały mu swe chusty, by otarł sobie pot. Wtem Jezus zwrócił się do nich z powagą i rzekł: Córki Jerozolimskie. Co mogło także znaczyć, Wy, mieszkańcy miast, córek Jerozolimy. Nie płaczcie nade mną, lecz nad sobą i nad Waszymi dziećmi. Oto nadejdzie czas, kiedy mówić będziecie, Błogosławione niepłodne, i żywoty, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Ten czas wołać będziecie: Góry, spadnijcie na nas, pagórki, przykryjcie nas. Jeśli bowiem tak się postępuje z zielonym drzewem, to cóż dopiero uczyni się z suchym? Dłużej jeszcze przemawiał Jezus do nich, ale zapomniałam już o czym. Przypominam sobie tylko te słowa. Płacz wasz nie będzie bez nagrody, odtąd chodzić będziecie inną ścieżką żywota. Mówił to Jezus, korzystając z chwilowego wstrzymania się pochodu. Pachołcy niosący narzędzia, poszli naprzód na górę Kalwarię, a za nimi stu rzymskich żołnierzy z oddziału Piłata. Piłat sam. Wrócił się z resztą wojska do domu, odprowadziwszy pochód aż do bramy. Punkt czterdziesty ósmy Jezus na górze Golgota Szósty i siódmy upadek pod krzyżem i zamknięcie Jezusa. Po chwili odpoczynku Ruszył pochód dalej uciążliwą, dziką drogą między murami miejskimi i kalwarią w kierunku północnym. Siepacze nie zważając na nic gnali Jezusa pod górę, ciągnęli za powrozy, bili i popychali. W jednym miejscu zwraca się drożyna wężykowato, przybierając znowu kierunek południowy. Tu upadł Jezus po raz szósty pod ciężarem krzyża. Lecz się pacze z większym niż dotychczas okrucieństwem zmusili go biciem do powstania i pędzili bez wytchnienia aż na górę, na miejsce tracenia, gdzie Jezus bez tchu prawie upadł wraz z krzyżem na ziemię. Po raz siódmy Szymon Cyrenejczyk, sam sponiewierany i znużony, czuł w sercu gniew gwałtowny na siepaczy, a litość względem Jezusa. Chciał ten ostatni raz pomóc Jezusowi powstać, ale siepacze, popychając go i łajając, spędzili go na powrót w dół góry, bo już im nie był potrzebny. Krótki czas potem widziałam go w gronie uczniów. Niepotrzebnych już pachołków i pomocników także odprawiono. Paryzeusze wyjechali na górę zachodnim stokiem, gdzie były wygodniejsze, wężykowato pnące się ścieżki. Z góry jest widok na budowle miejskie rozciągające się poza murami. Sam plac egzekucji jest okrągły, mniej więcej tak wielki, że zmieściłby się na cmentarzu naszego kościoła parafialnego. Podobny do ujeżdżalni średniej wielkości, otoczony jest w koło niskim wałem z ziemi przeciętym pięcioma przejściami. System ten pięciu dróg ma tu w kraju zastosowanie prawie we wszystkich plantacjach miejscach kąpielowych, chrztu i przysadzawce Betesda. Widać to szczególnie przy wszystkich prawie takich urządzeniach z dawnych czasów, a i w nowszych, budowanych w duchu praojców. W wielu miastach widzimy po pięć bram. Jak wiele innych rzeczy w ziemi obiecanej, tak i to ma swoje głębokie Prorocze znaczenie. Dziś właśnie spełniło się to wyobrażające znaczenie przez otworzenie pięciu dróg zbawienia w pięciu świętych ranach Jezusa. Z tej strony, z której przyprowadzono Jezusa i łotrów, jest stok góry stromy i dziki, z przeciwnej zaś strony zachodniej góra wolno się zniża. Około stu żołnierzy prostawiało się częścią na górze, częścią w wału otaczającego plac. Kilku z nich pilnowało łotrów, których dla braku miejsca nie wprowadzono w obręb wału. Tak jak szli z rękami przywiązanymi do drzewców, tak położono ich na plecy, jak barany, poniżej placu egzekucji, gdzie droga skręca się. Ku południowi. W kołowału, tudzież na okolicznych wzgórzach, zebrał się licznie motłoch, złożony przeważnie z prostaków, cudzoziemców, parobków, niewolników, pogan i niewiast, a więc samych takich, którzy nie potrzebowali strzec się przed zanieczyszczeniem. Ku zachodowi, na górze Gichon. Rozciągał się gwarliwy obóz przybyszów wielkanocnych. Wielu z nich przypatrywało się z daleka. Pojedyncze gromadki podchodziły bliżej, parte ciekawością. Było prawie trzy kwadranse na dwunastą. Gdy Jezus przywleczony na plac, upadł pod ciężarem krzyża a Szymona odpędzono. Siepacze szarpiąc za powrozy. Podnieśli Jezusa. Nędzny, poraniony, zakrwawiony, blady, stał Jezus jak jakie widmo straszliwe. Siepacze tymczasem rozwiązali kawałki krzyża, poskładali je chwilowo na chybił trafił i znowu powalili Jezusa na ziemię, obok krzyża, mówiąc szyderczo. Dalej, królu, musimy przymierzyć ci twój tron. Jezus sam chętnie położył się na krzyż i gdyby nie to, że był tak osłabiony, to nawet zbytecznym byłoby szarpanie się paczy. Wśród szyderstw przypatrujących się faryzeuszów, rozciągnęli go na krzyżu i odznaczyli w odpowiednich miejscach, długość jego rąk i nóg potem znowu poderwali go z ziemi i związanego poprowadzili może siedemdziesiąt kroków w dół północnego stoku kalwarii, gdzie znajdowała się wykuta w skalę jama w rodzaju piwnicy lub cysterny szłam za Jezusem ten kawałek drogi siepacze otworzyli drzwi jamy. I wtrącili go w nią niemiłosiernie. Tylko nadnaturalnej pomocy trzeba przypisać, że Jezus nie rozbił sobie kolan lub nie złamał nogi. Zdaje mi się, że widziałam, jak aniołowie go od tego ustrzegli. Kamień twardy ugiął się pod jego kolanami, i tak pozostały na zawsze, Cudowne ślady. Słyszałam z głębi jamy głośny, rozdzierający serce i jęki Jezusa. Zamknięto za nim drzwi i postawiono straż. Spiesznie rozpoczęli się pacze przygotowania do egzekucji. W środku placu był okrągły pagórek, wysoki może na dwie stopy. Na który wchodziło się po kilku stopniach. Stanowił on najwyższy punkt góry kalwarii. W tym pagórku zaczęli grzebać dziury na krzyże, zmierzywszy poprzednio ich grubość u dołu. Krzyże łotrów wstawili zaraz w ziemię po prawej i lewej stronie. Właściwie były to dotychczas same pnie, bo ramiona poprzeczne. Służyły dotąd jako dyby, do których przykrępowane były ręce łotrów. Przybito je dopiero później, przed samym ukrzyżowaniem, tuż przy górnym końcu krzyża. Krzyże łotrów były niższe i brzydsze niż Krzyż Jezusa. U góry były skośnie pościnane. Krzyż Jezusa położyli się pacze na ziemi tak, by później można go było wygodnie podnieść i wpuścić do przygotowanej jamy. W główny pień wpuścili z prawej i z lewej strony ramiona poprzeczne i umocowali je spod spodu klinami. Przybili klocek służący do wsparcia nóg, powywiercali dziury na gwoździe i na tablicę z napisem. Wreszcie Porobili w ramieniu podłużnym spore nacięcia na koronę cierniową i na grzbiet wiszącego. To ostatnie dlatego, by ciało więcej się wspierało niż wisiało, bo przez to musiał Jezus cierpieć większe męki i nie zachodziła obawa, by ręce się rozdarły. Z tyłu za pagórkiem. Wbito dwa pale i złączono je u góry belką poprzeczną. Na ten przyrząd miano nawijać sznury przy podnoszeniu w górę Krzyża Jezusa. Jednym słowem, przygotowano z pośpiechem wszystko, by potem przystąpić od razu do wykonania wyroku.